O siemaneczko, w poniedziałek 7 października. Zaraz ruszam tu po pauzie. Stałem tutaj sobota, niedziela. 29 km mam podlotu na załadunek. Załaduję i lecimy do kraju. No słuchajcie, się okazało, że już na tej firmie kiedyś byłem, jeszcze jakiś dzień na Anglii, tu ładowałem też blachę. Także mi to troszkę zmyliło, bo tu kiedyś drzewa były, ale drzewa są powycinane. Ale byłem kiedyś, ładowałem tutaj. O siema, siema. Wczoraj już nic nie nagrywałem. Dzisiaj wtorek, 8 października. Tutaj stanąłem na zonie. Wczoraj już po 22 wszystkie parkingi były zawalone. No i na ostatnie minuty czasu pracy dojechałem tutaj na zonę taką koło Magdeburga. No i dzisiaj jadę na bazę, przypinka na bazie, biorę pustą naczepę i jutro rano ładuję w Gnieźnie znowu i tutaj do Belgii, gdzie ostatnio. Przygotuj się, zjedź z autostrady za 3 km. No i Polska, Torzym, zaraz jeżdża na Nevadę, jakiś obiadek. W sumie to takie późniejsze śniadanie, bo 11 już jest, obiadek później. Na bazę, przepinkę do Gniezna i tam już pauza. No jeszcze dostałem dyspozycję tą naczepę swoją rozładować, bo się okazało, że ona jest załadowana. Kurde, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Jestem na Biedronce. I dosłownie przed awizacją nawet mnie wzięli. 15 minut, nawet nie 15, 10 minut sam rozładunek. Papiery, cyk, pyk i ogarnięty temat. Tu jeszcze swojego widza spotkałem przed chwilą, którego serdecznie pozdrawiam. Także jestem pod pozytywnym wrażeniem. Jadę teraz do Gniezna, tam pauza i jutro rano załadunek. Marek przyjechał. Zaczynamy nowy dzień. Środa, 9 października. A jak właśnie też przyjechał się ładować, idziemy w to samo miejsce. Jadę, jestem już na starej dwójeczce i jeszcze 27 km do Nevady. Tam jakiś obiadek i lecę dalej. Arek do mnie dojedzie dzisiaj po południu, tam na naszą miejscówkę koło Magdeburga.
Ładna pogoda się dzisiaj zrobiła, wam powiem. 14 stopni. Nie będą weekendy, ma być cieplej. Weekend też ma być ciepły. Akurat na weekend zjeżdżam. Także będzie fajnie, jeśli będzie ciepełko. Często stoją inspektorki po lewej stronie. I znowu zjeżdżam na Nevadę. Jak wam mówiłem, na obiadek. Dzisiaj schabowy musi wejść, musi. Dobra, idziemy jeść. Jest Jan! A tu się film kręci jeszcze. Ja się film kręci. Dobra, wspomnienia. O, zrobimy fotkę i... No nic, pauza na Nevadzie mi wyszła. Chwilę pogadałem z Jarkiem. On tam został na 4-5 na obiadek, przyjechał. Ja lecę dalej. Korytarz życia. Puszcza mnie tu, jedź, chodź, jedź, puszcza mnie tu, osoba łeczka.
Także panowie, odległość, przede wszystkim odległość. Tak są właśnie parkingi dzisiaj zawalone. Słuchajcie, jest jakiś dzisiaj był jakaś szalonina w Halle, w Niemczech. I dalej kawałek jest droga zamknięta, wszystko tu już się wciska na fulla, na maksa. Siema. 10 października dzisiaj. Ruszam tutaj z parkingu Hucheborde. Arek wczoraj nie dojechał, bo już było za późno. Już parking był tak zawalony, zresztą widzieliście na filmiku z Łódkim. Tak nagrywałem z parkingu jak zawalony. No nie dojechał gdzieś tam na autochowka, bo jak dalej. Do niego zaraz dojadę. A policajki sobie stoją. Nie będę przeklinał, jak ich nazywam. No, także 12 km mam do niego. I tak będziemy jechać tamtą ulicą, bo musimy iść na objazd oczywiście, jak tu Niemca. Bo przy Helmstedt się coś tam przykorkowało. Na boglach się na brązowo zrobiło. Dlatego przejęliśmy sobie taki mały objazd. Także będziemy objeżdżać to. No, na razie widzisz, ruchu dużego nie ma, nie? Praktycznie spale. Jakieś światełka? Aha, te światełka tutaj to nie. Czekajmy tu, następną w prawo, tak? Ty w prawo. Mi też pokazuje tu w prawo. O, to pierwszeństwo. Główną drogą. Czekaj, za rogiem coś nie idzie? Nie, śmiało, dawaj. Czysto, śmiało. Skrypeczka na poboczu. Ale czysto odgrzała, nic nie idzie. Szybę trochę przyczyścimy. Przez kolejne minuty, a za nami... Musi widzieć jakiś stadion, kurwa, płot jak na tym, na Polonii. Oglądamy Polska Łotwa. Mamy już 2-0. Z 11 pojawi się Gara Szałs. A także z numerem 21 Roberts. To poładowani z Arkiem na dwa auta. Wyjechaliśmy z Belgii. Jesteśmy w Holandii. Tunel pod Maastricht. Zjeżdżamy znów na Hucheborde, tylko że tutaj wiecie, kabaret jakiś się ustawia. Jesteś Arek? Nie. Dobra, to jedź tam, zobacz sobie, na bierze tutaj przez dystrybutorak zostanę. Jak chcesz, to może wcofaj tu przez dystrybutory koło mnie, jak tam nie będzie miejsca.
Siema, siema, Tacho rozpoczęte, godzina 6.29. Ogarnięty, herbatka zrobiona. Do Nevady 273 km. 273. Arek stoi tam z drugiej strony parkingu. Dobra. Stanąłem przed dystrybutorami. Już wiedziałem wczoraj z początku, że może być zajebany, no ale Arek pojechał kawałek dalej zobaczyć, gdzieś tam stanął, no wyjeździe bardzo. Ja, ale zaraz tu dużo wolnych, a jak jest panie, a ty nie mogłeś wczoraj znaleźć. Chyba teraz to ja wiem. Ale za chwilę teraz będzie ja mocą przyszło, nie? Też znowu. Wszyscy jak na świecie do domu chcemy, tak dalej. Już teraz jaki jest zmożony ruch, ty. Kurwa, ciężarówka za ciężarówką. No i wszystko przekrajowcy, nie? Dobra panie, ja już jestem przy wyjeździe. Aha, dobra, ty już czekasz, dobra, spoko. A więc pracujemy dalej. Go to home, 6.30. Jeszcze pas sobie zapnę. 3.30, dziś koło 10, w pół do 10 powinniśmy być na bazie. Kurwa, tu trzeba kierunkowskazów używać, w autotraku nie trzeba było. No no, się poogarniać na bazie i gdzieś tak może 11.30 w domku. Co mam cię wyprzedzić? A dawaj, dawaj, dawaj. Wjeżdżamy do Polski. Godzina 6.14.
800 metrów. Co mówiłeś, co? Mówię, dobra, to wszystko się znalazła. No tak, ty, ale Nevada dzisiaj zajebana, ty, co tu się dzieje, ty, jakiś strajk, czy co? O, komuś tu nie pykło, widzę. Aha. A on wczoraj, a ty, a to nie jest ten, co się z nami zrzucał tam w ten? Tam w czwartek? Co, nie wiem, się rzucał w czwartek? Nie, no tam, zahaczył, nie? Tą skanią czerwoną. No to nic nie wiem, kurwa, nawet. No tam z prawej strony, a co mówisz, że coś tam komuś się pykło? To nie o to ci chodziło? A tutaj, no. Tutaj ten, co mu zajebał. No to właśnie on chyba się zrzucał z nami w czwartek. Dawaj tu do przodu, dawaj. To znaczy nie to, żebym go tam oczerniał czy coś, bo to każdemu się może zdarzyć. Tam jest mało miejsca, bo ja ostatnio miałem ledwo co wyjechać, kurwa, tam sobie stanąłem koło tego wieśka. No. Za szybko widocznie, czekaj, bo te auta idą. Dobra, śmiało, nic tam na razie nie idzie. Nie, ja po prostu sobie stanę akurat. Dawaj, śmiało. Dobra, wyłączam po radiu, bo nam pierdala. Idziemy na śniadanko. Nevada.